Przed nami kolejny odcinek magazynu Łączy Nas Futsal, w którym jak zwykle piękne bramki, fenomenalne interwencje bramkarzy, a także szokujące wyznania. Jestem, można powiedzieć, że trochę nienormalny. Zaczynamy jednak od najważniejszych wydarzeń na parkietach Futsal Ekstraklasy. W Futsal Ekstraklasie zapanowała nowa moda. Idąc tym tropem, orzeł AK na Futsal Jedź Laskowice sprowadził legendarnego Adriano Folię. Były wicemistrz świata i zdobywca UEFA Futsal Cup w debiucie nie pomógł swojemu zespołowi, który w minutę stracił dwa gole, a potem kolejne bramki. Występy włoskiego Brazylijczyka będziemy obserwować, bo to naprawdę zawodnik wielkiego formatu, co udowodnił kilka dni później w meczu Pucharu Polski. Może więc coś dobrego się z tego urodzi. A wracając do spotkania, rekord orzeł. Jesteśmy głodni zwycięstwa. Głodni kontra najedzeni. 6-1. Po wysokim zwycięstwie z Red Dragons w Chorzowie powiedzieli sobie jasno. Musimy iść za ciosem. Ale ciosy tego dnia zadawali gracze Red Devils, którzy niczym Adam Kownacki w ringu posłali rywali na łopatki. Musimy się pozbierać. My widzimy w meczu coś z walki bokserskiej zakończonej zwycięstwem gospodarzy 5-3. Okazuje się, że z perspektywy ławki rezerwowych wyglądało to jeszcze ciekawiej. To większość dzisiaj nadawała się do cyrku, a nie na boisko? Jeśli w Chojnicach był cyrk, to w Pniewach prawdziwy roller coaster. Przerażające. Prowadzenie zmieniało się wiele razy. Skończyło się zwycięstwem gości. Bardzo przyjemnie. Rozczarowani mogą być gospodarze, bo choć pokazali charakter, przegrali kolejny mecz. Być może tajemnica tkwi w suplementacji, bo gdy Pniewianie nawadniali się napojami izotonicznymi, ich rywale mieli też kole w bramce. Do podsumowania meczu Gatta Pogoń wystarczy rzut oka na sondę zamieszczoną po spotkaniu na profilu facebookowym gospodarzy. To był one man show, czy jak kto woli recital, w wykonaniu Krawczyka, który zdobył aż 6 bramek. Gatta wygrała z ostatnią drużyną w tabeli 12-3, a Krawczyk może świętować. Zwycięstwo tym cenniejsze, że Pogoń miała na parkiecie przewagę liczebną. Graliśmy silnymi zawodnikami. W akademickich derbach zawodnicy strzelali jak studenci z odpowiedziami na egzaminach. 7 razy bramkarzy rywali pokonali katowiczanie, tylko 3 gracze z Gdańska. Okazało się, że zdobywca 3 bramek Kamil Musiał skuteczny jest ostatnio nie tylko na futsalowym parkiecie. A na koniec spełniamy prośbę trenera Burglina. Ja chyba już nie wiem, czy powinienem wywiadów w ogóle udzielać, bo wystarczyłoby otworzyć wywiady z wcześniejszych meczy. Przeanalizujemy sobie spokojnie te bramki. To są indywidualne błędy, gdzieś jakieś dziwne pomysły jednego, drugiego zawodnika. Na polskie parkiety powrócił Douglas. 3 treningu tylko, ten ostatni tygodnie, ale tak myślę, to coraz lepiej, nie? Sympatyczny Brazylijczyk wzmocnił drużynę Piasta, która odniosła kolejne zwycięstwo. Do przerwy to jednak goście prowadzili 2-1, ale po zmianie stron 3 minuty dostajemy 2 gongi i skończyło się 3-2. Choć kto wie, co by było, gdyby nie fruwający między słupkami Michał Widuch. W 13 serii spotkań padły aż 52 bramki, co daje średnią ponad 8 goli na mecz. Kibice nie nudzili się, zwłaszcza w Zduńskiej Woli, gdzie Gatta rozbiła Pogoń 12-3. Kolejne zwycięstwa zanotowały także zespoły Rekordu, FC Toruń oraz Piasta Gliwice. W tabeli na czele wciąż Rekord, który ma 4 punkty przewagi nad FC Toruń. 3 w tabeli Gatta, Zduńska Wola, 4 Orzeł, Futsal Jedź Laskowice. Oba te zespoły tracą 9 punktów do lidera z Bielska Białej. Na dole wciąż Pogoń 04 Szczecin, która ma tylko 5 punktów w swoim dorobku. Wspomnieliśmy o rozgrywkach Pucharu Polski, a zatem spójrzmy sobie na komplet wyników 1/16 tych rozgrywek. Do kolejnej rundy awans wywalczyły niemal wszystkie drużyny z Ekstraklasy. Sztuka ta nie udała się jedynie AZS-owi, Uniwersytet Gdański i Red Devils Chojnice. Losowanie 1/8 w najbliższą sobotę na kanale Łączy Nas Piłka w przerwie meczu Polska-Rosja, który rozpocznie się o godzinie 17. Czy wiecie, że mecze Beniaminka Futsalowej Ekstraklasy Orła Jedź Laskowice z wielkim zainteresowaniem oglądane są w Monako? Wszystko przez reprezentanta Polski w piłce nożnej Kamila Glika, który przyjaźni się z zawodnikiem zespołu z Jelcza Laskowic, Sebastianem Wojciechowskim. Popularny Wojciech, czy też Rambo, wrócił na parkiety po dłuższej przerwie spowodowanej kontuzją, a teraz, chyba szybciej niż się spodziewał, wrócił także do reprezentacji Polski.
Siema! No, ksywę mam taką, w futsalu mam Wojciech, a na trawie miałem Rambo. Zaczynałem grać w piłkę w Mostiże Jastrzębie, nie było mojego rocznika, nawet nie było rocznika rok starszego, tylko chłopaki byli 2 lata starsi. I przyszło nas dwóch bodajże z mojego rocznika i tam wiadomo, kazali nam robić pompki, przysiady, różne tam przygody mieliśmy z nimi i akurat ja wytrwałem, a ten drugi nie dał rady psychicznie i tak stwierdzili, że Rambo będzie pasowało i tak zostało. Popularne Rambo. Rambo zawsze był dobry technicznie, sprytny, nie był silny, ale zawsze wykorzystywał swój spryt na boisku. Dobry chłopak, dobry kolega w szatni, dobrą atmosferę robił. Zaklimatyzował mnie w szatni, także na pewno dziękuję mu za pomoc w aklimatyzacji. Kamil Wilczek, tak, był u nas. Bardzo dobry zawodnik, zresztą widać, strzela dużo bramek w duńskiej lidze. Powodzi mu się, także życzę mu wszystkiego najlepszego i korony Króla Strzelców. I obrażali cię, jak cię nie było, nie? No wiadomo. Bo mówię, że jako jeden z nielicznych piłkarzy w Europie grałeś wszystko, co było do zagrania. Nie przesadzajmy z tym piłkarzem. No. Tak. Wazon jest. Tak. Typowy. Typowy wazon. Są żołnierze. Jak tylko jest możliwość, to zawsze jakaś tam banda się wybiera na mecze do Kamila reprezentacji. Kamil na pewno się z tego cieszy. My również jadąc wspieramy całą reprezentację, ale przede wszystkim Kamila. Nasz kontakt jest taki jak był, nic się nie zmieniło, mimo że Kamil gra tak wysoko, my gramy, ja gram tylko w futsal albo aż futsal, jak dla mnie gram też w tej reprezentacji, co bardzo cieszy i kibicujemy sobie nawzajem. Byłeś pewnie u Kamila w Monaco, w Monte Carlo, z czego słynie Monte Carlo? Ruletka, tak. Byłem, zobaczyłem jak to wygląda, wiadomo, każdy chce zobaczyć te kasino i przecież był tam kręcony bąd i wiadomo, że każdy chciałby to zobaczyć w środka. Kamil tam zabrał mnie, pokazał mi, jak to wygląda od środka. Ale chciałem cię zapytać o ruletę. To jest twoje ulubione zagranie na boisku? Ja nie wiem. Tak szczerze mówiąc, to przypadkowo się to wzięło. Raz wyszło, drugi raz wyszło. Wszyscy to znają, ale często się jeszcze niektórzy nabierają. Także jakoś tak to bierze się samo siebie. To nie jest, że ja biegnę i zrobię ruletę, tylko po prostu widzę, że jest miejsce, jakoś to wychodzi. I zostaje to takim moim, można powiedzieć, markowym zagraniem. Świetnie ruszył Wojciechowski. Wojciechowski! Wojciechowski! Sebastian! Wojciechowski 1-1, ależ to była akcja! Zawodnika Wisły! Ta z Finlandią na pewno, ale przede wszystkim chyba bardziej ta z Węgrami, którą strzeliłem bodajże na 3-2. Ona podniosła nas na duchu. Potem Michał strzelił na 4-2 i zrobiliśmy ten upragniony awans po 17 latach na Mistrzostwa Europy, co na pewno bardzo cieszy i to zostanie na pewno w pamięci. Na boisku jestem zdecydowanie innym zawodnikiem, jestem, można powiedzieć, trochę nienormalny. Czasami moje zagrania, czy tam głupie faule, głupie odzywki są niepotrzebne, ale po meczu się luzuję i z chłopakami, z którymi miałem jakieś tam spięcia, wiadomo, znamy się z reprezentacji, znamy się z parkietów, przebijamy sobie piątkę, rozmawiamy o tym i wszystko jest okej. Tak, jestem po prostu zwykłym chłopaczkiem, co można powiedzieć. No, zachowuję się tak, jak zachowałem się zawsze, na pewno nie będę się zmieniał z perspektywy czasu, tylko będę sobą. Dzięki wielkie. Czas na pierwszą ligę, w której trwa walka o awans do Ekstraklasy. Zobaczmy najładniejsze bramki i tabelę obu grup zaplecza Ekstraklasy. We'll be right back.
To wszystko w tym wydaniu naszego magazynu. Przypominam, że w sobotę i w niedzielę punktualnie o godzinie 17 na Facebooku i YouTubie Łączy Nas Piłka transmisję z meczów towarzyskich Polska-Rosja. Bądźcie z nami.